Musisz wiedzieć taką rzecz, kochany, kimkolwiek tam jesteś, ale do siebie sobie zawsze głoszę. Wiecie, że jak głosimy sami do siebie, to też nas to buduje. I nie mówię o tym, co jest widoczne, ale czasami sobie leżysz w łóżku i sam do siebie głosisz. W myślach, w sercu, Duch Święty daje ci rzeczy. Nieraz to leci 5 minut, 20 minut. Te wszystkie rzeczy pozwolą, żeby Duch Święty, żeby one nas przylatywały w nas. Ostatnio sobie leżałem w łóżku w piątek i po prostu przyleciało mi takie... wiedziałem, że to nie jest ze mnie takie... Wyobraziłem sobie, że gdzieś stoję, głoszę Ewangelię, a Duch Święty wkładał usta, słowa w moje usta. Później starałem sobie, i taką moc w tym czułem Ducha Świętego, i później starałem sobie to otworzyć i nie dało się. To jest takie właśnie zaufanie do Boga, że jak otworzę usta, nie planuję, co powiem, po prostu zaczynam i po prostu wierzę, że Duch Święty będzie mówił, tak? To jest petarda, to jest to, nie? Aczkolwiek każde głoszenie jest dobre. Gdziekolwiek i jakkolwiek świadczysz, to się nie potępiaj. Bóg Cię kocha, nigdy Cię nie zostawi, nie opuści. Jesteś Synem, ma być objawienie Synów Bożych. I objawienie tego Syna Bożego, wiecie, nie jest na zasadzie. I Jezus, dzisiaj pisałem, że jest cichy i pokorny, bo akurat o tym dzisiaj trochę myślałem, mało, ale... Ale ogólnie tu chodzi o Jezusa, jaki był, albo na przykład, że co to jest miłość Boża. Duch Święty otacza chwałą Jezusa i Duch Święty przyszedł nam objawić Chrystusa. I Duch Święty poprzez Słowo, lub w ogóle po prostu Duch Święty, może Ci objawić tylko On, tak? Kim jest Chrystus? Kim jest Chrystus? Czyli poznawać Go i co to znaczy na przykład pokorny, w sensie, że Jezus był pokorny, tak? I cichy. Czyli na przykład jak On Ci to objawi i wiesz, że masz to od Boga, że na przykład Bóg jest, że Jezus jest cichy, Bóg jest pokornego serca, łagodnego serca. Ale to naprawdę serce Boga nie zamyka się na tym, że masz jakieś objawienie, że ono jest łagodnego serca, bo serce Boga jest potężne. To w wieczność będziemy poznawali Boga i serce Boga. Więc w Bożym sercu jest łagodność, jest też gniew, tak? Jest świętość, jest łaskawość, jest chłosta, są różnego rodzaju w tym sercu i sobie wyobraź, że my mamy serce na obraz, znaczy Bóg taki ma zamysł, że da nam nowe serce na obraz Jego serca. I jakkolwiek będziemy coraz bardziej posłuszni, tak to mniej więcej wierzę, tym bardziej te serce będzie coraz bardziej Bożego serca i wierzę w to, że Ty wtedy nie będziesz musiał dużo mówić, ale będziesz tak jak Jezus widział, co czynił Ojciec i Ty też będziesz to czynił. Duch Święty przez Ciebie będzie to czynił, rozumiesz? Lub Ty w imieniu Jezusa, nazwij to jak chcesz. Ale jeśli będziemy coraz bardziej znali Jego serce, to znamy Go takim, jaki On jest i od razu mentalnie Ty jesteś tak jak Bóg, oczywiście bez czci i bez bóstwa, bez żadnej chwały, tak? Ale na obraz Boga, na podobieństwo, tak? Jaki On jest, tacy my jesteśmy na tym świecie i to nas uświęca, my żyjemy z wiary, kochani. Dlatego jak Bóg Ci objawi coś, ja na przykład do Ciebie przyjdę i powiem, nie, to tak nie jest, bo Jezus jest taki i taki i to znaczy tak i tak, to nigdy nie słuchaj ludzi, znaczy słuchaj ludzi, ale nigdy nie daj sobie ukraść tego osobistego objawienia, jakie masz od Ducha Świętego, jaki jest Jezus. I po drugie, do czego powołał Cię Jezus, bo ja też nie wierzę, kochani, w bierne trwanie w łasce. Ja wierzę w aktywne trwanie w łasce. Ja osobiście, ja tak wierzę. I to nie jest żadne prawo. I tu jest każdy inny, zapewne. Każdy ma inne, inaczej jest ukształtowany. Inne ma powołanie, przeznaczenie. Ale wierzę, że łaska Boża, mamy z nią współpracować, mamy przykłady ręce do Boga, czyli mamy dać serce Bogu. Tak? W zależności od tego, na ile mamy... Jakie mamy przekonanie, tak? Jeden odda bardziej, drugi mniej i to nie chodzi o to, bo Jezus się umówił z każdym o denara. Ważne, żeby dbać o uniżenie. I uniżenia i pokory też się nie nauczymy. Przynajmniej ja mówię, jak ja mam. Ja mogę widzieć, co to znaczy pokorny, ale ja później mogę się... To jest odważna modlitwa, Boże, to spraw teraz doświadczenia w moim życiu, takie okoliczności. Ale nie chcę się na razie tak modlić, bo na razie nie chcę. Nie jestem już takim chojrakiem. Spraw takie okoliczności doświadczenia, bym
by mnie wzięło w kleszcze i bym bym ja mógł być zmieniony choć trochę na obraz pokory serca Boga. Bym miał być trochę na ten obraz. Rozumiecie, tak jak Bóg puszcza słowo na przykład, ale to słowo nie może jakieś wykonać w moim pracy serca, bo jest zatwardziałe na przykład, jest uparte. I Bóg dopuszcza doświadczenia, by zmiękczyć moje serce, by kark twardy był uniżony i wtedy dopiero słowo wykonuje pracę i po tych i wraca. I bez słowa się nic nie dzieje, bez słowa się nic nie dzieje i słowo nas przemienia, Panie. Oczywiście modlitwa to też jest podstawa. Jak ktoś pości, to amen. I wiele, wiele innych rzeczy, bo wola Boga jest pełna. To nie jest tylko, wiecie, Bóg nie jest Bogiem łaski, ale jest Bogiem miłosiernym, sprawiedliwym, jest sędzią, ma wiele obliczy i jest pełna wola Boża, tak? Więc i to też w zależności, nie tak jak ja mówię do Ciebie, tylko Ty musisz sam wiedzieć z Bogiem. Możesz kogoś zapytać, ale Ty się kieruj tym, bo jest namaszczenie Ducha Świętego w Tobie i ono Cię poucza. I w nim masz trwać, tak jak Cię nauczyło na początku, w nim masz trwać, tak te, jak się mówi, linie papilarne. I broń tego za wszelką cenę, rozumiesz? Szanuj ludzi, kochaj ludzi, ale broń tego, jak coś Ci Duch Święty pokazuje i w kontekście Twojego powołania i objawienia, kim jest Jezus, tak? I żyj z wiary, z łaski, przez wiarę żyjemy. I to jest coś takiego, pilnuj tego powołania swojego daru, bo Bóg Ci zlecił coś. Jest napisane, że On Cię uznał godnego do tego dzieła, do którego Cię przeznaczył. Więc nie słuchaj ludzi.